Dzień dobry Państwa, witam. Dzisiaj o rzeczy podstawowej dla funkcjonowania naszej zachodnioeuropejskiej cywilizacji, o wolności słowa. Coraz częściej jest ona gwałcona, pada pod ciosami politycznej poprawności, pada pod ciosami kulturowego marksizmu, pada pod ciosami różnego rodzaju grup interesów, które są zainteresowane manipulacją. No bo kto panuje nad debatą publiczną, ten panuje nad polityką, a ten, kto panuje nad polityką, ten panuje nad tym, kto na kogo pracuje. Proszę Państwa, no, taką ostoją wolności słowa wydawały się być uniwersytety. Niestety coraz częściej tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie Zachodniej, ta debata na uniwersytetach jest po prostu upolityczniona. Ta debata jest tak samo ograniczona jak wszędzie indziej. Nie wolno tego, nie wolno tamtego, bo od razu ktoś krzyknie rasista, krzyknie faszysta, krzyknie homofob, krzyknie antysemita. I to są takie słowa szybkiego reagowania, którymi odbieramy sobie zdolność do wyrażania poglądów, czasem zupełnie uprawnionych, czasem nawet naukowych. No, przypomina to czasy stalinizmu, kiedy, nie wiem, królował łysenkizm i genetyka była zakazana, bo niepoprawna politycznie według ówczesnych kategorii. Mówię o tym dlatego, że obecny rząd Douga Forda zwrócił uwagę na tę sprawę, zwrócił uwagę i uznał, że uniwersytety, które no, nie dopuszczają do wolności słowa, mogą się narazić na ograniczenie dotacji rządowych, to znaczy no, będą musiały się liczyć ze wstrzymaniem finansowania. Proszę Państwa, to jest właśnie niesamowicie bolesne, że nasze młode pokolenie, ludzie mądrzy, światli według założenia, no, wychowani są czasem od przedszkola właśnie w takim poczuciu poprawności politycznej i niedyskutowania pewnych tematów. Pewne tematy są tematami absolutnie tabu dla tych ludzi. Źle to wróży naszemu życiu społecznemu, źle to wróży naszej cywilizacji i znów dobrze się stało, że Doug Ford zwrócił na to uwagę. Z tym, że ja tam podejrzewam, że jest tutaj po prostu starcie różnego rodzaju interesów, dlatego że na uniwersytetach tutejszych, które są po prostu lewackie, bardzo wiele z nich jest lewackich, to no, zaczynało być tak, że ten dyskurs faworyzował pewne strony konfliktów politycznych i tak na przykład no, nie dopuszczano mówców z Izraela, czy bojkotowano ludzi, którzy prezentowali ten syjonistyczny punkt widzenia, a jednocześnie lansowano tych, którzy tam byli za Palestyńczykami i tak dalej, i tak dalej. Obojętne, kto ma rację, i obojętne, jak ten spór polityczny wygląda. Moim zdaniem można mówić o wszystkim. Tymczasem no, właśnie problem jest taki, że wszystko się zaczęło od tego, że no, nie można mówić o czymś, co od razu będzie określone jako antysemityzm, czyli nie można krytykować Izraela, nie można krytykować polityki tego państwa, nie można generalizować i mówić na przykład o diasporze żydowskiej i o tym, co nam tak było dawniej. Teraz się to rozszerzyło również na to, że no, te środowiska, które lewackie, które są na uniwersytetach silne, stwierdziły, że no, też ta debata powinna być ograniczona w innych aspektach. I tak oto pączkuje nam ta polityczna poprawność i zamyka w usta w coraz to nowych dziedzinach, czy to społecznych, czy w ogóle ja nie wiem, jak można być socjologiem w dzisiejszych czasach. Zresztą przekonał się o tym jeden z profesorów kanadyjskich, który napisał książkę o korelacji inteligencji z rasą, że tam Murzyni mniej inteligentni, biali bardziej, żółci najbardziej i tak dalej, i tak dalej, odsądzony za uczci i wiary. I znów nie na bazie merytorycznej, tylko że w ogóle tego rodzaju temat został poruszony. Także proszę Państwa, nie bójmy się mówić, my prywatnie nie bójmy się mówić, nie bójmy się głosić poglądów, o których sądzimy, że są prawdziwe, no bo to jest podstawa wszystkiego. Jeżeli nie będziemy mówić, ja zawsze tak mówię, jeżeli nie będzie, ktoś nam zamknie usta, no to co nam pozostanie? No chyba tylko strzelać się. Więc oczywiście, że
polityczna poprawność i ograniczanie wolności słowa prowadzi do radykalizacji debaty społecznej, że dyskurs społeczny powinien być otwarty na najróżniejsze idee, najróżniejsze poglądy. Można je wyśmiewać, można przytaczać argumenty merytoryczne dla ich obalenia, no ale nie możemy się sprowadzać do jakichś histerycznych osób, które emocjonalnie reagują na słowa klucze i na jedne tam jeży im się włos na głowie, no niczym psy Pawłowa, są uwarunkowane od pewnych słów kluczowych, którymi ta debata jest sterowana. No właśnie sterowana, dlatego że coraz częściej mamy do czynienia z manipulacją tejże debaty społecznej. Także proszę Państwa, zacznijmy od tego, że no jeżeli ktoś mówi antysemita, to zapytajmy się go dlaczego. Zapytajmy go się, jak definiuje to pojęcie. Jeżeli ktoś mówi faszysta, to zapytajmy się go, czy w ogóle wie, co to jest faszyzm. Jeżeli ktoś mówi homofob, to zapytajmy się go, o co mu chodzi. Bo w tym lewackim dyskursie coraz częściej jest tak, że homofob to jest ten, którego nie lubią homoseksualiści. Antysemita to jest ten, którego Żydzi nie lubią, gdzieś im tam bruździ w ich interesach. A faszysta generalnie to jest każdy człowiek, który nam podpadł i którego nie lubimy. Proszę Państwa, przecież to jest kompletny idiotyzm. Nie dajmy się zwariować. Brońmy wolności słowa, bo to jest obrona zdrowego rozsądku, obrona rozumu, obrona tego, co legło u podstaw tej cywilizacji, która przecież no, nas wychowała, wykształciła, tacy jesteśmy. Ona nas właśnie zbudowała, jeśli chodzi o nasze poglądy, jeśli chodzi o to, jak myślimy. Dziękuję bardzo. Mówił Andrzej Kumor na temat tej słusznej decyzji premiera Ontario Douga Forda, który zwrócił uwagę na konieczność obrony wolności słowa, zwłaszcza w szkołach, zwłaszcza na uniwersytetach. Dziękuję bardzo i miłego, długiego weekendu. Pora odpocząć. Lato się kończy, zaczyna się ciekawy okres końca drugiej połowy, znaczy końca roku. Niedługo już będą reklamy świąteczne w sklepach. Do widzenia.